To jest piękny materiał, który w ogóle jest tak jak Swarovski. Piękne wykończenie. Takie gwiazdeczki. Tutaj też są śliczne gwiazdki. To jest fajne właśnie wstążeczka srebrna. Nie wiem, czy to dobrze pokazuje. Czy to dobrze widać? Chyba tak. Tutaj też dekolt wykończyłam tym srebrnym. To też srebrne, wstążeczka. Pod spodem wszyłam tiul, żeby tu było po prostu więcej. Więc taka była w ogóle właśnie taka królewska. No i co? I sama dobrałam materiały. Udało mi się dobrać materiały, bo są jasno niebieskie, naprawdę w stylu takim, styl taki, no, zimny, Śnieżka, więc wydaje mi się, że Elsa jest trafiona. To jest właśnie moja pierwsza sukienka dla dzieci. Bardzo jestem z niej zadowolona, bo sprawiała mi dużo frajdy, ponieważ Kaja jest moją ulubioną siostrzenicą i po prostu z myślą o niej szyłam tą sukienkę. Rękawy też, to jest chyba organza, nie wiem dokładnie, i też z tą rzeczką srebrną wykończenie. No i ten płaszczek można sobie odpiąć i można bez niego, wtedy ma się tylko biały tren, ale uważam, że wszystko razem tak pięknie pasuje do tych rękawów i ten cały ten tren i to białe i w ogóle to jest długość 1,50 m, ona ma samą długość, cały metr, więc tren ma być taki, że Elza ma latać. Jestem bardzo zadowolona z tej sukni i mam nadzieję, że mojej małej Kajenki. Więc pokazuję bluzkę Zarę, jak ona wygląda. Może bardziej dekoracją jest to, że właśnie ma fajne perełki tutaj. No i rękawek, super rękawek. Też zakończony perełkami. Oczywiście ona jest do prasowania, ale chciałam pokazać mniej więcej, jak ona wygląda. Fajna, taka właśnie luźna. Biorę zawsze większy rozmiar, żeby właśnie czuć się luźnie na święta. I to będzie go pokazywało nawet do jeansów, do sukienki, do wszystkiego. To jest właśnie pierwsza. Następną bluzką, którą kupiłam, nam się na Cyprze. Świetne właśnie takie dokończenie rękawku. Takie właśnie wstążki falbankowe i góra, czyli góra jest zakryta. Ona jest też dłuższa, można ją fajnie podwijać. Co jest jeszcze fajne w tej bluzce? Tył. Tutaj ma fajny taki właśnie rozworek. I ona naprawdę 70% przeceny. To kosztowało naprawdę grosze, 7 euro. Także z firmy takiej. Świetna jest. Czerwony kolor, jak widzicie. I po moich strojach, to jest właśnie sukienka projektowana przeze mnie, i po moich dekoracjach domowych to mój ulubiony kolor. Także to wygląda tak ta bluzka. I następna jest i nasza sukienka. Sukienka jest kupiona w sklepie Zara. Oczywiście ona źle wygląda na tym manekinie, bo tam jest pod spodem sukienka, już nie chciałam jej ściągać. Chodzi o to, żeby pokazać mi, jaki jest materiał. Chanel materiał, pala, fajna dzianina, guziki, fajne kieszenie. To mi się podoba, że można zawsze kieszenie. On jest na górze rozpinana, tutaj już nie. Świetne jest za kolano. Super na takie właśnie świąteczne dni. Z tyłu tak się prezentuje. No i to jest właśnie Zara. A cena 20 euro, 40 zniżki. Rozmiar też biorę zawsze większy, bo się lepiej czuję w takich sukienkach, bo już jakieś dopasowałam na zimę, nie muszę być w ogóle, to pasowałam. No i ostatnią rzecz, którą pokazuję, to jest właśnie super futerko ze sklepu Zara z Cypru. No, naprawdę, to takie mięciutkie jest, takie fajne. Uwielbiam. Naprawdę. Ma dwa guziki. To jest większy rozmiar, dlatego że ja zawsze biorę większe rozmiary i naprawdę na takie można go wykorzystać na Sylwestra i do kościoła na święta. Z
tyłu tak się prezentuje. Cena też fajna, promocyjna, bo ze 100 euro niecałych kupiłam 40% zniżki, więc 60 euro. Rozmiar L, bo ja zawsze lubię większe. No ale jest nieziemski, Boże, jak materiał. Futerko, nie materiał. Tak się prezentuje to moje futerko. I super. Z tą sukienką też fajnie prezentuje się z trenem, akurat na Sylwestra taki.